Cześć wszystkim, tu Emil, pozdrawiam z Japonii. Dzisiaj jest sobota, piękny dzień. Było rano, mieliśmy iść na truskawki, ale nagle zaczęła się burza śnieżna i po prostu pogoda jest teraz taka, że nie wiem, czy gdziekolwiek dzisiaj wyjdziemy. Ajko, co to jest? わかんない。何この天気。すごい雪降ってる。しかももう地面が白い。信じられない。じうちのゃあ、帰り。もうトゥルスカフキ食べれないじゃん。いやー、食べに行きたいな。もうちょっと待ってみよう。No dobra, pogoda się poprawiła, to jedziemy. Ajko, ruszamy. Już jesteśmy na miejscu. W dzisiejszym odcinku zapraszam na truskawki, na Ichigo Gari, czyli po prostu bufet truskawkowy all you can eat Ichigo, czyli jecie tyle truskawek, ile możecie. W Japonii można pójść bezpośrednio na plantację, wejść do środka, zapłacić około 1000-2000 jenów i w jakimś określonym czasie możecie jeść tyle truskawek, ile chcecie. Więc jesteśmy teraz tutaj w Misono Ichigo Land. Aiko. Ani, suru? Idziemy na truskawki? Idziemy teraz na truskawki. Tak, Jej. jej, bardzo smaczne truskawki, mam nadzieję. Truskawki w Japonii się uprawia w takich dużych szklarniach, w których jest bardzo ciepło i dlatego już w styczniu można jeść truskawki. W takim razie wbijamy do środka i zrobimy challenge, kto zje więcej truskawek. Ja też, eh? Chodźmy. Come on. Kiedyś byliśmy na Chigogari i nagrywaliśmy odcinek w Shizuoka, ale teraz jesteśmy tutaj niedaleko naszego domu w Urała, Misono, w Saitamie. Wow, już pachnie truskawkami. Chigogari w styczniu jest najdroższy, kosztuje 2000 jenów. Ponieważ teraz są najlepsze truskawki, największe. Mamy 30 minut na jedzenie truskawek. Jesteśmy takie pudełko. Tutaj będzie można mleko skondensowane włożyć. Wchodzimy tutaj do szklarni. Ale ciepło. Kameraga. Kumota. Kamera mi paruje, bo jest tutaj bardzo wilgotne i gorące w tej szklarni. Właśnie w takich warunkach uprawia się japońskie truskawki. Jak widzicie, nie są one także na ziemi, są one no, nad powierzchnią ziemi postawione na takich, no nie wiem jak to nazwać. Tutaj jest ziemia w środku i no i w czymś takim się uprawia. Dzięki temu truskawkom jest cieplej. Przepraszam za obraz, ale dzisiaj będzie zaparowany. Witam w królestwie truskawek. じゃあ、いちご狩りスタートです。じゃあ、誰が一番いちご食べれる？エミリーじゃない？競争しよ私に呼び込まれたんだ。信じられない、このモンスター。いちごモンスタやだ、怖い。ー。じゃあ、何個目標？何個わか食べんたい？ない。50個ぐらい？50個？30分以内に？食ナイス。べれるか？Przede wszystkim japońskie truskawki mają wspaniały kształt. W ogóle zobaczcie, jak to wygląda. Jest po prostu idealna. No, piękny ma kształt, naprawdę. Taka czerwoniutka i są bardzo, bardzo słodkie. Po prostu pycha. Truskawki w Japonii są bardzo drogie, dlatego Ichigo Gari, taki all you can eat, to jest naprawdę okazja, żeby zjeść dużo truskawek. Rewelacja. Cudowne, naprawdę. Ścigamy się za Aiko, kto zje więcej truskawek. Jak myślicie, kto wygra? Tylko 30 minut. Helm. Aiko jest na prowadzeniu, więc muszę się pośpieszyć. Patrzcie, jaka wielka.
20. A jeszcze mamy ponad 25 minut. Aiko, それはめちゃくちゃ大きいじゃん、このね、すっごい大きいの見つけた。この影に隠れてた。どうじゃ、トゥルスカフカ。ちゃんと見せて。うわ。豪華すぎる。すげえ。すごいよ。じゃあ食べて。甘いかな。うん、甘い。こんなに大きいの。Słuchajcie, to jest po prostu raj dla każdego, kto lubi truskawki. Teraz ja znalazłem giganta. Też wielka. Ta jeszcze większa. Nie można tak cały czas tylko porównywać, która jest większa od której, bo wszystkie są te po prostu ogromne. Da. Ichiban oki ichigo mitsukeru hito wa katsu. Okej? Ja, nie ma to koło, watashi nie? No, korekara, korekara. Zrój dzian, sonna no. Możliwe, że znalazłem zwycięzcę konkursu na wielkość truskawki. Patrzcie na tego giganta. Kore do? Okej. Poszedłem szukać największej truskawki, żeby wygrać Zajko. W ciągu mniej niż minuty znalazłem 6 takich gigantycznych truskawek. No po prostu są ogromne. Zabieramy się do jedzenia i zobaczymy, czy uda mi się dzisiaj zjeść 50, czy może nawet 100 truskawek. No słuchajcie, już nam się czas kończy. Zjadłem już prawie 50 truskawek. Jeszcze tylko kilka minut mamy. Musimy uciekać, więc ostatnie szybkie truskawencje. Ja, mo, dzikan da ne. Nanko tabeta? Kiekyo, kore ga 35ko. 35ko? これで50。ペンジェション50個で時間もおしまい、というのはエミルの勝ち。でもアイコが一番大きいイチゴを見つけたので引き分けかな、かな。今回は引き分けレミス。ありがとうございます。じゃあもうお腹いっぱいで帰ろうかな。Uff, wystarczy już tych truskawek. Zjedliśmy zdecydowanie za dużo. Ja 50, a jako 35. No i myślę, że warto przyjść na Chigogari, bo można zjeść truskawek o wartości no kilkunastu tysięcy jenów nawet. Pamiętajcie o tym, że truskawki są strasznie drogie. Małe opakowanie truskawek kosztuje w Japonii 500, 1000 jenów, w zależności od tego, czy truskawki są duże, czy bardzo właśnie czerwone, więc tutaj zjedliśmy naprawdę duże, ładne truskawki, które myślę, że były warte kilkanaście tysięcy jenów, więc całkiem niezły deal. W takim razie dziękuję za oglądanie tego truskawkowego odcinka. My już wracamy do domu położyć się na kanapie, bo trzeba odpocząć od tego jedzenia. Dziękuję bardzo, komentujcie, powiedzcie, czy gdzieś chcieli przyjechać na truskawki do Japonii, a dajcie łapkę w górę, no i subskrybujcie kanał. Do zobaczenia do kolejnego odcinka. またね。またね。